Jest takie jedno zdanie w twojej książce, które mi utkwiło i mnie trochę zszokowało. Na początku lat 90. moje wykłady w szkołach rodzenia dotyczyły głównie tego, jak dawać sobie radę wśród nieżyczliwego personelu w szpitalu. Szkoła przetrwania. Ale tak naprawdę te kobiety szły i wiedziały, jak w tym szpitalu przetrwać. Bo jeżeli, wiesz, przychodzisz do, tak jak miałam przy pierwszym porodzie, w łazience były trzy kabiny, oczywiście bez firanek, no żebyś miała jasność. I w rogu była sterta podpasek zakrwawionych, bo tak był zarzucony cały kosz. No to wiesz, to jest szokujące.